Cześć dziewczyny, dzisiaj witam Was w kwietniowym My Little Box i w tym miesiącu pudełeczko jest rewelacyjne. Wygląda tak, jest to My Little Dream Box. Wydaje mi się, że po prostu ten design jest przepiękny, uwielbiam te pudełko, naprawdę nie wiem co z nim zrobić, najchętniej bym je tutaj porozkładała sobie na parapecie i patrzyła na mnie. Ale już Wam pokazuję co jest w środku. Bo ja go otworzyłam, zobaczyłam coś takiego, taką chmurkę. I tu jest napisane: If you can dream it, you can do it, Walt Disney. I tu jest z tyłu napisane, że twoja głowa jest pełna marzeń, ale jeżeli chcesz je zrealizować, żeby się upewnić, że je zrealizujesz, możesz wysłać do siebie maila właśnie na stronie My Little Dream Box, w którym właśnie napiszesz, jaki jest twój cel, jaki chcesz osiągnąć cel, i otrzymasz ten mail dokładnie za rok tego samego dnia. I możesz wtedy sprawdzić, czy rzeczywiście udało ci się go osiągnąć. Ja wiem dokładnie, jaki jest mój cel, jaki chciałam osiągnąć. Więc ja sobie go na pewno wyślę i jeżeli będę za rok nagrywać, mam nadzieję, że będę, to na pewno Wam dam znać, czy mi się udało go osiągnąć. No i oczywiście tutaj jest gazetka, tym razem jest taka, wiecie, rozkładana, więc nie będę Wam tutaj rozkładać. I tu było coś takiego z pierwszym właśnie prezentem, jest po prostu coś, co mi się strasznie podoba. Przyszło to w takiej chmurce, Once Upon a Dream. Tutaj właśnie trzeba było obciąć róg i wyciągnąć ten prezent. Oczywiście ja już to zrobiłam, no bo jak. I to jest naszyjnik. Taki piękny, bardzo delikatny naszyjnik. Tutaj złoty taki, takie kółeczko na pięknym, różowym, długim sznurku. Myślę, że będzie idealny na lato. Jest po prostu przepiękny, bardzo delikatny. I to jest naszyjnik zaprojektowany przez, znaczy to jest ze sklepu jubilerskiego, którą nazwę Wam tutaj gdzieś napiszę, bo nie chcę łamać języka, bo po co. I ten naszyjnik ma kosztować 20 funtów. I mamy również 20% zniżki, jeżeli chcemy zrobić tam zakupy. I właśnie na tym naszyjniku z jednej strony jest nazwa tego sklepu, a z drugiej po francusku jest napisane Szczęśliwa Gwiazda, więc ona ma nam przynosić szczęście. I strasznie lubię w ogóle rzeczy z napisami, wszędzie napisy po prostu uwielbiam, a po francusku to już w ogóle, mój tatuaż jest w końcu po francusku. Więc ten naszyjnik, jestem po prostu nim zachwycona i na pewno go będę nosić. Więc to jest pierwszy prezent, a drugi ten taki gadżet jest, przyszedł w takim pudełeczku, Stamped with Loved, i to są pieczątki, jest to pieczątka taka jedna duża, którą można zmieniać na 12 różnych pieczątek, fajna zielona, więc na pewno trafi do mojego pięknego francuskiego pudełeczka. I tu jest m.in. Made with Love, Merci Beaucoup, Wow, Don't Stop Me Now, i właśnie wybieramy, które chcemy odbić. Do tego Dream Big przyszedł właśnie takie pudełeczko z tuszem, więc taki bardzo fajny, myślę, że gadżet. I przejdźmy do kosmetyków, które również są świetne. Przyszło jak zwykle w woreczku, tym razem jest napisane To Do All Things With Love. I zacznę jak zawsze od produktu My Little Beauty. I aha, już nie powiedziałam, ta pieczątka ma kosztować 8 funtów. I właśnie pierwszym produktem My Little Beauty jest maska do włosów, do końcówek. Ja myślę, że moje końcówki są w bardzo dobrym stanie w tym momencie, bo ja bardzo obcięłam moje włosy i to obcięłam je na równo, więc bardzo je odżywiłam. Ale na pewno coś takiego się przyda, ponieważ rozjaśniam włosy. I to jest maska, którą mamy nałożyć tylko na końcówki, zostawić na 2 minuty i spłukać zimną wodą. Tu jest właśnie napisane, że wiemy, że to jest trudne, ale nikt nie powiedział, że bycie pięknym jest łatwe. Więc fajna rzecz, duża pojemność. Wszystkie te kosmetyki są w ogóle w pełnej wersji. I ta odżywka ma kosztować 7 funtów. Myślę, że to coś fajnego. Drugim produktem jest balsam do ust firmy Loved By. I tu jest przy współpracy z francuską aktorką, której imię nazwisko również Wam napiszę, może ją akurat znacie. I to jest balsam do ust, który również ma nadawać kolor. Mam go teraz na moich ustach i możecie zauważyć, że jest bardzo ciemny, ponieważ kolor jest taki bordowy, wydaje mi się, bardzo mocno czerwony. I muszę Wam powiedzieć, że jest mega nawilżający. Wydaje mi się, że jest taka jakby konsystencja jak galaretka, która rozpływa się pod wpływem Waszych ciepłych palców.
i naprawdę, naprawdę super nawilża, dlatego daje piękny kolor, więc jestem zachwycona tym produktem. I on ma kosztować 8 funtów, to jest właśnie pełen produkt. I ostatnim produktem są perfumy w sztyfcie. Wygląda w ogóle opakowanie rewelacyjnie, przypomina mi pomadkę z My Little Beauty, bo tak samo jest robiona papierowa taka. I to są perfumy wyprodukowane przez firmę, którą również wam napiszę, nie wiem jak się wymawia. To jest chyba pełen produkt, bo to jest cena za właśnie taki sztyft, 15 funtów. I one przychodzą do nas w dwóch wersjach zapachowych. Ja dostałam Coca Cabana i to ma być świeży i egzotyczny, egzotyczne nuty. I muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie zapach na wieczór, taki ładny kobiecy zapach, ale zdecydowanie na wieczór, bo ja na dzień lubię owocowe, słodkie zapachy, a to na pewno nie jest słodki zapach. Więc zobaczymy, na jak długo wystarczy i jak będzie, wiecie, jak będzie wyczuwalny na skórze. Nigdy nie miałam perfum w sztyfcie, więc rewelacja. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym pudełeczku. Moim zdaniem jest po prostu genialne, przepiękne rzeczy. Ten nasz NYX strasznie się udaje, wszystkie te kosmetyki. Dajcie znać, czy również subskrybujecie to pudełeczko i widzimy się już niedługo. Pa, pa!